Bardzo często mówi się, że małżeństwo czy ludzie zakochani to są tak jak tak dwie połówki pomarańczy, czyli że jest tak, że ta jedna połówka jakoś niepełna spotyka się z tą drugą połówką, no i wtedy stanowią pełnię. No i właśnie to nawet nie tak dawno, się czytałem taką krytykę takiego spojrzenia, że to może jest dość ładne poetycko, jak się te dwie połówki wreszcie odnajdują, ale jest bardzo nieprawdziwe w takim właśnie psychologicznym, ludzkim znaczeniu, bo właśnie wtedy wychodzi cały problem, że jakiś taki jakby niedokończony człowiek, czyli ten człowiek, który jest niepewny tego swojego ja, i to jest nawiązanie już do tytułu, że ten człowiek czuje, że on jest właśnie jakoś mało warty, że sam sobie w życiu nie radzi, musi się na kimś oprzeć, ktoś go musi poprowadzić, ktoś go musi jakoś właśnie dopiero pokochać, czyli on się nawet sam nie kocha i liczy, że dopiero ten brak, ten deficyt, który ma, zdobędzie dzięki tej drugiej osobie, którą spotkałem, która właśnie mnie kocha i ona jakby uzupełni to wszystko, co mi brakuje. I potem właśnie te połówki są nieszczęśliwe, bo one po prostu nie są sobą, nie są do końca jakby uformowane jako samodzielne jednostki, osoby, które jakby stanowią o swoje życie i cały czas oczekują od tej drugiej osoby, kochaj mnie, prawda, daj mi właśnie tego, czego nie mam, a tak naprawdę ta druga osoba też nie ma i też nie jest w stanie dać, zresztą nikt nie jest w stanie dać drugiej osobie do końca tego wszystkiego, co potrzebuje. I tu się tworzy taka koncepcja miłości jako jedności. I nawet teraz w poradnictwie rodzinnym też mi panie doradczynie mówią, że właśnie bardzo dużo narzeczonych przychodzi z takim poczuciu, że piękne małżeństwo opiera się na jedności, że właśnie tak będziemy sobie, można powiedzieć, z dzióbka pili, tak się rozumieli, tak się wszystkim wspierali, mieli takie same zdania i wtedy to jest idealnie właśnie jak on myśli tak jak ja. I wtedy, że ona myśli tak jak ja, właśnie, że się w tym sensie świetnie rozumiemy i no i potem właśnie jest nagle pretensja, prawda, bo po prostu się nie domyślił, nie zrobił tego, zachował się tak, nie spodziewałem, to nie jest to, co bym chciał, czy co bym chciała, co się zresztą przecież bardzo szybko w małżeństwie objawia. Jako też jakieś rozczarowanie sobą i znam taką parę, że jak ona się zorientowała, że on nie jest taki jak ona myślała i tak od niej różny i więc już ta jedność prysła, no to popadła w półroczną depresję, przygnieciona świadomością, że będzie musiała z tym człowiekiem żyć do końca życia. Notabene bardzo miłe, sympatyczne małżeństwo i bardzo się kochające, ale taki kryzys musiała po prostu przejść. I to właśnie wszystko gdzieś się opiera na tej koncepcji takiego właśnie nieprawdziwego ja, czyli właśnie takiego niedokończonego. I to się bierze no po prostu z tego, że mamy deficyty różne, emocjonalne, po prostu jesteśmy generalnie niedokochani w życiu, niedopieszczeni przez naszych rodziców, czy nie byliśmy wystarczająco szanowani i potem właśnie ciągle liczymy, że właśnie zaznam tej miłości, której mi brakuje od tej drugiej osoby, która zresztą ma te same problemy, no bo te jakby podobne zranienia, i wtedy się tak ludzie bardzo dużo od siebie oczekują, a równocześnie nie są w stanie tych oczekiwań spełnić. No i jest dużo potem żali, rozczarowań, właśnie napięć,
że to nie jest tak, jak miało być wyglądać. No i z tego właśnie płynie postulat, że człowiek musi najpierw odzyskać to swoje ja, czyli właśnie stać się właśnie nie połówką, czyli jakby otwarty, przecięty, soki z pomarańczy wypływają, tylko ma się stać całością, że dopiero jak jesteśmy całością, to możemy wejść w taką wolną, świadomą relację z drugą osobą, taką, jaka ona jest, prawda? Czyli ona nie ma być taka, jak my byśmy właśnie chcieli, bo jest nam potrzebna, prawda? I jakby wyssać z niej tą miłość, której ona też nie jest w stanie dać, tylko się spotyka się dwoje osobnych ludzi, nie żadne połówki, tylko właśnie dwie pomarańcze, można by powiedzieć, niezależne, i one się muszą tam jakoś poodbijać od siebie, nauczyć się iść jakby osobno, ale razem, prawda? Czyli toczą się jakby tą swoją drogą i ze świadomością, że ja jestem od ciebie całkowicie inny i że razem jesteśmy po prostu inni i nie ma możliwości, żebyśmy byli tacy sami, natomiast czyli nie ma możliwości, żebyśmy tak samo myśleli, tak samo czuli, mieli taką samą wrażliwość, bo jesteśmy po prostu w ogóle innymi ludźmi, w ogóle jest różnica, już jest w pci, mężczyzna i kobieta, no i to już jest też jakaś inność, prawda, nie do pokonania, żeby się poczuć tą drugą osobą, bo wtedy byłoby, że mężczyzna musi się poczuć kobietą, żeby właśnie zrozumieć kobietę i plus jeszcze wychowanie, plus jeszcze jakieś osobiste historie życia, które nas ukształtowały i więc po prostu ludzie są z definicji różni i muszą sobie uświadomić tą różnicę, czyli właśnie na tym poziomie tego takiego właśnie ja, to właśnie ten człowiek niekompletny, on tak naprawdę no nie jest w stanie zbudować wspólnoty, bo po prostu jakby cały czas nie jest świadomy tego, że szuka w tej drugiej osobie siebie i dopiero jak on uzyska taką swoją autonomię, że naprawdę przyjmie, że jest inny, no i ma oczywiście te swoje braki, ale że to nie jest tak, że mi ta druga osoba nagle zaspokoi je, tylko no ja muszę sobie z nimi jakby sam poradzić i muszę z nimi żyć i przyjąć siebie, to ja mogę dopiero właśnie z tym poczuciem niezależności, samodzielności, i to są już takie teksty, że nawet w sensie takim kościelnym, gdzie my mówimy o niezależności, prawda? Że to jest, ona jest właśnie potrzebna po to, żeby wejść w zdrową relację, opartą właśnie nie na jedności, tej w sumie niezdrowej jedności, o której mówiłem, tylko na różnicy. I to jest coś po prostu bardzo ciekawego, że i też bardzo głębokiego teologicznie, co za chwilę powiem, że właśnie istotą małżeństwa jest różnica, że właśnie dwoje innych ludzi, poczynając od pci, poprzez w ogóle te wszystkie swoje uwarunkowania życiowe, tworzą wspólnotę życia. I właśnie, a teologicznie to jest oparte na tym właśnie, że my jesteśmy różni od Pana Boga i przymierze między Bogiem i człowiekiem nie polega na takiej jedności właśnie jakby podobnych sobie ludzi, tylko czy Boga i człowieka, tylko, ale jako podobnych sobie, tylko jest po prostu olbrzymia różnica między Bogiem i człowiekiem i właśnie na tej różnicy się buduje przymierze między Bogiem i człowiekiem, czyli że Bóg wchodzi w jakąś wyjątkową jedność z człowiekiem, bliskość, a my też mamy dostęp do Boga w jakiś wyjątkowy sposób, no, na mocy sakramentu chrztu i w tajemniczenia właśnie w tą wyjątkową relację z Bogiem, w przymierze, ale właśnie jako całkowicie różni od Pana Boga.
czyli dopiero jedność się tworzy w wyniku przymierza, ale ona jest cały czas w różnicy, która jest między Bogiem i człowiekiem. I to potem ma przełożenie właśnie, że my się rozwijamy wzajemnie właśnie w relacji do drugiego człowieka, której głównym założeniem jest, że jesteśmy inni od siebie. Właśnie różnica jest założeniem. I teraz ta różnica powoduje to, że każdy z nas musi wyjść z tego swojego ja, czyli to ja moje musi być określone jakoś, żebym ja wiedział w ogóle, z czego wychodzę, bo jak ciągle nam mówi kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj, no to człowiek już nie wie, co ma robić, żeby kochać i ciągle będzie niezadowolony, albo właśnie będzie tak, że jeżeli właśnie taka osoba właśnie niedowartościowana, to też mi takie jedno małżeństwo przychodzi do głowy, że ona miała olbrzymi deficyt bycia wartościową, no bo jakoś tak nie otrzymała od rodziców przekazu, że jest piękną, mądrą dziewczyną, a jest bardzo, bardzo mądra, to no i też piękna, ale ona musi to mieć cały czas potwierdzone ze strony męża, a że w ogóle właśnie ten główny przekaz było, że nie jesteś dobra, to ona teraz cały czas udowadnia całemu światu, sobie, że jest po prostu doskonała, jest taką, można powiedzieć, perfekcjonistką, ale ona po prostu cały czas musi być dobra, czyli po prostu to polega na tym, że potem jak ona coś mężowi mówi, to mąż musi zawsze ją słuchać, bo jeżeli on ją zakwestionuje, to znaczy mówi, że nie jesteś wystarczająca dobra, bo nie masz racji, bo źle myślisz, prawda, bo ja się z tobą nie zgadzam, czyli też jak się nie zgadza, to ona otrzymuje sygnał, że znowu mnie nie kocha, prawda, że kwestionuje mnie, moje bycie dobrą. I po prostu i to powoduje właśnie to, że jak ludzie nie widzą tej różnicy między sobą, a chcą od tej drugiej osoby otrzymać cały czas potwierdzenie tego, że jestem wartościowy, to tak naprawdę zaczynają dominować. I my mówimy, że powinna być równość między mężczyzną i kobietą, ale właśnie taka osoba właśnie niepewna swojej wartości, ona zawsze będzie dążyła do dominacji albo do jakiegoś takiego podporządkowania się, co też jest niezdrowe. I zobaczcie, żeby osiągnąć równość, to właśnie wracamy do tego, co mówiłem, musi być taka świadomość każdej ze stron, że jesteśmy inni od siebie, że ja mam swoje plusy, minusy, no, i wchodzę w małżeństwo z tą różnicą niepokonalną. I ta druga osoba nie jest od tego, żeby ona mi wypełniła tą różnicę, czy przekonała mnie, jaki jestem dobry, wspaniały, bo po prostu nie starczy jej sił i energii, a czym ktoś jest bardziej właśnie zgłodniały, no to go nie można w ogóle nasycić, prawda? Niektórzy to są już taką ciemną dziurą, że tam dna nie ma. I wtedy właśnie nie można zbudować samodzielnego, takiego dobrej wspólnoty, bo chce dojść do tego my, prawda? Czyli właśnie wspólnoty, ale wspólnota jest oparta na różnicy, czyli że dwoje ludzi się określa, że jesteśmy inni i nawet dochodzi do tego, że już przestajemy się jakby na siłę zmieniać, prawda, bo w tym na siłę zmieniać to jest też cały czas takie, że masz być taki, jak ja chcę, prawda. I to jest, i to może być no, czasami słuszne, ale często właśnie jakoś niemożliwe w ogóle do zrealizowania i z czasem się dopiero przekonujemy, że no jest prawdą, że oddziałujemy na siebie i się też zmieniamy, Ale że po prostu jest ileś rzeczy po prostu nie do zmienienia, że po prostu nie da rady właśnie stworzyć takiej sytuacji, że będziemy tak samo myśleć, tak samo czuć, tak samo chcieć tego samego, czyli takiego związku bezkonfliktowego, że taki bezkonfliktowy związek właśnie, czyli już nie oparty na różnicy, tylko na jedności, to jest po prostu albo totalna uległość której strony, albo
totalna dominacja i drugiej. I to jest, a tutaj właśnie powstają dwie niezależne osoby, tworzą się świadome swojej różnicy i one się potem dogadują, tworzą, próbują znaleźć wspólną drogę i też właśnie widzą, że na tej różnicy można budować, że ta różnica właśnie daje nam taką właśnie dobrą wolność do budowania wspólnej drogi, wspólnego celu. I tu trzeba się rzeczywiście dogadywać, żeby ta droga była wspólna, ale to jest droga dwóch ludzi, którzy wiedzą, że są inni i się na tę swoją inność godzą. I nie próbują tej drugiej osoby za wszelką cenę zmienić, natomiast jak z sobą rozmawiacie, jakby ten wspólny cel ustawiacie swojego życia, czy jak żyć razem właśnie, żeby jakoś się dogadać, zrozumieć i no to trzeba też dużo czasu poświęcić właśnie na budowanie więzi, no to powoli w tej różnicy wykluwa się jedność. I tu jeszcze jest właśnie taka jedna bardzo ważna myśl, czyli bo doszliśmy do tego, że właśnie musimy być świadomi tej swojej niepowtarzalności, inności i potem to nie tylko chodzi o to, żeby sobą rozmawiać, czy siebie właśnie poznać, żeby odkryć, że ta druga osoba no, inaczej myśli, a to nie znaczy, że źle, prawda, że inaczej przeżywa i też trzeba jakoś szanować jej uczucia i tak dalej, tylko jeszcze jest coś takiego rozwojowego w tej różnicy, że właśnie dzięki inności my się rozwijamy, bo po prostu, żeby wejść w relację, to trzeba innej osoby i trzeba wtedy pewnego mojego wysiłku właśnie, żeby z nią nawiązać relację, nauczyć się z nią żyć, co wymaga pewnej rezygnacji z siebie, czy właśnie no, tej świadomego wyboru, że ja właśnie z tą osobą chcę nawiązać kontakt, utrzymywać więź, tak, właśnie w inności, w różnicy. I to jest po prostu bardzo ważne, po prostu rozwojowe, po prostu wszelkie relacje się budują na różnicy. Czyli tak w normalnym życiu, no to jest tak, że na początku to wszyscy mili, prawda, sympatyczni, bo jeszcze się żadne różnice nie zaznaczyły i to oczywiście tu nie ma ani żadnej też jedności między tymi ludźmi, tylko my jeszcze się nie znamy i nie zaczęliśmy wypowiadać swoich poglądów. I potem już jest, jak się w którymś momencie zna doskonale poglądy tam różnych, czy w rodzinie, czy w ogóle w pracy ludzi, czy właśnie w małżeństwie swoje, no to po prostu się widzi, że my się w sumie dość dużo różnimy. Nawet jak nie jakoś radykalnie, to, no to te małżeństwa takie trudniejsze to się mogą różnić bardzo, a niektóre może jakoś widzą, że jest dużo możliwości porozumienia, ale i tak ta różnica wychodzi, no bo nie ma siły, żeby nie wyszła. Prawda? Jak ludzie zaczną mówić każdy, co on chce i jak myśli szczerze, no to nie ma możliwości, żebyśmy tak samo odbierali siebie, drugą osobę, świat. To jest po prostu nie do osiągnięcia. I wtedy właśnie ta różnica daje taką możliwość rozwoju, tak? Że ja muszę słuchać drugiej osoby, muszę się jakoś do niej dostosować, muszę uwzględnić jej przeżywanie, jej uczucia, i no muszę starać się ją zrozumieć, prawda, czyli cały czas wychodzę z siebie i to nie jest jakaś, że w tym znaczeniu takim jakimś negatywnym, tylko to mnie po prostu uwrażliwia na drugą osobę, że ja sobie uświadamiam, że nie jest tylko mój świat, który ma być zaspokojony, że ja nie żyję w jakimś swoim zamkniętym świecie, gdzie nie wiem, wszystko co ja chcę, od razu się spełnia po mojemu, no, tylko się jak spotykam z inną osobą, która ma też swój świat i ja muszę ten świat zrozumieć, do niego się dostosować, jakoś nauczyć się żyć. Prawda? Czyli cały czas widzicie, jest różnica i dopiero właśnie wtedy zaczyna się tworzyć
więź małżeńska, właśnie gdzie właśnie jest potrzebne, żeby ci ludzie byli na tyle dojrzali, żeby umieli się określić, a potem nie bali się mówić sobie, co myślą, jak przeżywają, a potem się nauczyli właśnie w dość bolesnym procesie właśnie słuchać siebie, starać się zrozumieć i potem właśnie budować wspólne życie. I tutaj od razu już chciałbym przejść do sakramentu małżeństwa, bo właśnie tutaj dopiero wychodzi właśnie to, co jest dla sakramentu małżeństwa bardzo ważne, bo zobaczcie, mówiłem tutaj o tym wszystkim, co się między wami dzieje, tak? Czyli dwoma takimi, nie wiem, podmiotami, dwoma osobnymi osobami niezależnymi, które chcą iść wspólną drogą, wychodzą siebie, wchodzą w relacje, czyli w ogóle dostrzegają, że nie istnieję tylko ja i tylko jest ta druga osoba i muszę się już z tą drugą osobą cały czas liczyć. I to oczywiście kosztuje i nie jest łatwe, bo wychodzi ta różnica, ale ja się wtedy uczę miłości właśnie w takiej konstelacji, właśnie byciu w relacji. I dlatego od początku Pan Bóg wymyślił małżeństwo, bo małżeństwo wymaga uczenia się relacji. Wymaga cały czas życia z tą drugą osobą, I właśnie kochania ją w tym sensie, że ja cały czas jestem świadomy, że nie żyję tylko ja sam i moje ego, tylko jest ta druga osoba, która coś tam oczekuje, potrzebuje, wymaga i tak dalej, prawda? Czyli uczę się wychodzić z siebie i to jest pomysł Pana Boga. W ogóle też pewnie i szerzej na w ogóle społeczność ludzką. I zobaczcie, na przykład ja to doświadczam w tych wymiarach takich relacji z ludźmi, że po prostu póki jestem w takim stanie, że no, mam tam swoje pomysły, i no to nawet się z tym dobrze czuję, prawda, bo mam swoje pomysły i, no i można powiedzieć, że jestem zadowolony z siebie, prawda, bo myślę, coś tam myślę i to mi daje jakąś nawet satysfakcję, no, czy robię to, co jest mi dla mnie miłe i przyjemne, bo powiedzmy oglądam telewizję i też mi daje satysfakcję, ale wszystko, co się cenne w moim życiu dzieje, to jest w jakichś relacjach, że jestem w środowisku, czy pomiędzy braćmi, czy z małżonkami, coś tam razem robimy i po pewnym czasie zawsze jest konflikt. Czyli właśnie nie jest fajnie do tego momentu, kiedy tacy jesteśmy dla siebie tacy empatyczni, no bo to po prostu wszyscy się starają jakby słuchać siebie, ale często nie mówiąc, co myślą, a potem już nie da rady, tylko trzeba powiedzieć, mi się to nie podoba, nie masz racji, prawda? I zaczyna się wtedy, można powiedzieć, taka ostrzejsza jazda, czyli po prostu zaczynają się napięcia, obrażania, kłótnie. I prawda, można by się wycofać, a idę tam w swój świat, znowu powiedzmy z kimś milszym zacznę rozmawiać i to się znowu powtórzy po jakimś czasie. Czyli albo się skazujemy, czy też ja skazuję na powierzchowne relacje i wtedy jest jakoś tam miło i sympatycznie. A jak się po prostu zaczyna coś robić dłużej, poważniej, to zawsze konflikt jest nieunikniony i ten konflikt jest w sumie największą wartością, bo zaczyna się widzieć ludzi, jakimi są, wychodzą wszystkie ich wady, ale wtedy dopiero jest się prawdziwym, bo też i moje wady wychodzą, czyli w małżeństwie wychodzą wasze i też po prostu widzę tych ludzi z wadami, i teraz można ich dopiero tak naprawdę ocenić i też można dopiero się odnaleźć wspólną drogę właśnie z takimi ludźmi, jacy są naprawdę. I wtedy jak się po prostu utrze już potem ta relacja, to ona się robi autentyczna, bezpieczna właśnie dlatego, że jakby siebie znamy, wiemy, gdzie trzeba uważać na siebie, ale też
wiemy, że już nie, jakby nie czarujemy, prawda, cały czas sobą, tylko właśnie możemy być sobą takimi, jakimi jesteśmy, no i tam jakoś się już potem ułożyć. I to jest właśnie, czyli zobaczcie, relacja ma to swoje napięcie, ale ona zaczyna tworzyć autentyczną wspólnotę bardzo różnych ludzi, też ze swoimi wadami, bo wtedy już nic nie jest takie święte i takie piękne, ale jest bardzo prawdziwe i można wtedy bardzo dużo zrobić właśnie razem. I to jest ta rzeczywistość, która się zaczyna dziać pomiędzy ludźmi i właśnie nawiązując do sakramentu małżeństwa, to właśnie w tym pomiędzy ludźmi, właśnie w tej relacji, która po prostu napędza całą tą sytuację naszą, że my jesteśmy wobec siebie coraz bardziej prawdziwi i zarazem też no, słabi i grzeszni, ale też i z jakimiś talentami, dobrem, dobrymi intencjami. Więc że właśnie w tej relacji działa Chrystus na mocy sakramentu małżeństwa. I to jest właśnie łaska sakramentu małżeństwa, bo małżonkowie najczęściej nie umieją powiedzieć, gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg w sakramencie małżeństwa. I właśnie jest w tej relacji, właśnie tych różnych od siebie osób. I potem właśnie Chrystus z tych różnych osób, które wchodzą w relację i w tej relacji po prostu się coś dzieje, jest jakaś energia, napięcie, jakieś też cierpienie, a też i piękne do chwile bycia ze sobą. Właśnie w tej relacji Pan Bóg działa. Tu jest Chrystus, tu Go trzeba szukać. Tu się dokonuje nasze uświęcenie, dokonuje się tu działanie Pana Boga. I to jest szalenie takie realistyczne patrzenie na działanie Pana Boga, że On właśnie w tych, można powiedzieć, trudnych relacjach, bo one jakby z definicji są jakoś trudne, ale w nich działa i zaczyna tworzyć jedność. Czyli ta jedność nie jest utopią, tylko ona po prostu jest wynikiem też łaski Bożej, że Bóg to małżeństwo tak jakoś dopracowuje właśnie w ich relacjach. Nie można zostać samemu w swoim świecie, zamknąć się w swoim pokoju, znaleźć sobie swoją odskocznię, jaką swoją pracę, dzieci, czyli właśnie ten swój świat, tylko trzeba wchodzić w relację mąż-żona i cały czas coś się tutaj musi dziać. Czyli właśnie w ten sposób budujecie więź małżeńską i właśnie w tej więzi małżeńskiej działa Chrystus. To jest miejsce działania Chrystusa. Czyli jak słyszymy na przykład, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to słyszymy, że Bóg jest w nas. I to nie jest sakrament małżeństwa, tylko to jest owoc Chrztu Świętego, że jesteśmy złączeni z Chrystusem i Bóg w nas jest i potem w wyniku jakiegoś nawracania się ku Panu Bogu w Kościele, jakby Bóg nas coraz bardziej wypełnia. Ale to są wszystkie sakramenty, można powiedzieć, wtajemniczenia, gdzie Bóg do nas przychodzi i nas zmienia. Natomiast małżeństwo to jest sakrament komunii, czyli właśnie wspólnoty, więzi, relacji, i Bóg działa właśnie w tych więziach, w tych relacjach. I tam Go trzeba szukać. I to jest też właśnie bardzo ciekawe, bo to oznacza, że jak małżonkowie właśnie wchodzą w rozmowę, nawet w konflikt, jak sobie wyjaśniają różne sprawy, jak sobie tłumaczą, jak nawet walczą o swoje racje, to się coś tam uciera między nimi, muszą się nauczyć żyć razem i w tym wszystkim Pan Bóg przychodzi, działa, żeby po prostu no, nie rozwaliło się w tym tarciu to wszystko, czyli właśnie ta różnica ich nie odsunęła od siebie na dobre, tylko właśnie, żeby się utarło jakieś wspólne doświadczenie życia i właśnie poczuli, że się kochają,
jakoś jest, dobrze jest im ze sobą, że chcą być, że cieszą się też z tej różnicy, bo ona im pomaga, pomaga właśnie w uczeniu się miłości. I że po jakimś czasie też widzą, że właśnie Pan Bóg był, czyli po prostu z tych konfliktów różnych nagle wychodzi wspólnota, że my umiemy z sobą rozmawiać, jakoś się słuchamy, już jakoś też nie przestawiamy siebie na siłę, no bo właśnie jesteśmy inni, ale też cały czas musimy jakby nie możemy się na sobie skupić i swoim własnym życiu, tylko musimy właśnie się słuchać i jakoś no, uwzględniać też tą drugą osobę. No, i to jest po prostu ta dynamika rozwojowa, właśnie to byłaby ta dynamika boska, ukryta w relacjach między ludźmi. I zobaczcie, no, jest takie prawdziwe, że no, mało które małżeństwo mówi, że jest łatwo. Prawda? Natomiast właśnie, żeby zobaczyć, że potem z tej naszej więzi może coś wyjść, prawda? Bo tu jest wiadomo dużo spraw, które gdzieś wychodzą, nasze niedojrzałości, grzechy, wszystko, ale właśnie też działa łaska. I to jest łaska sakramentu, czyli Chrystus na pewno jest obecny we więzi małżeńskiej i wy możecie też świadomie zapraszać Chrystusa w waszą więź, właśnie w to, co się między wami dzieje. To jest to między, właśnie to jest ta specyficzna wyjątkowość tej łaski, że ona dotyczy tego odniesienia mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny. Prawda? Czyli jakiś taki zwykły przykład dając, że jak mąż gasi telewizję, dlatego że po prostu już chce iść spać, no to jakby myśli o sobie, prawda? Naoglądałem się i już teraz mam dosyć, idę spać. A jak na przykład gasi, bo żona mówi zgaś, bo mnie głowa boli, czy już chcę mieć ciszę w domu, czy czytam i mi przeszkadzasz, prawda? To on to gasi w relacji, prawda? Gasi w odniesieniu do żony. I właśnie w tym odniesieniu, cokolwiek byście drobnego robili, to czy jak żona robi obiad, bo jestem głodna, to sobie, prawda, zrobię tak jak chcę, prawda? A jak robię dla męża, prawda, to albo jeszcze też zrobię pod niego. Teraz też takie małżeństwo spotkałem, mąż mówi, mam niewymagającego męża, to tylko wystarczy kotlet, prawda, buraczki i ziemniaki. Całe życie może to jeść. Więc w każdym razie robi dla niego ten kotlet, to właśnie to jest to, że znowu nie tylko myśli o swojej diecie, tylko myśli też, no, że on to bardzo lubi. No, raz o mojej diecie, raz o jego diecie, no, żeby było sprawiedliwie. Żeby wyszła to, że różnica to, nie, to też oznacza, że ja też mam prawo do własnych smaków, ale właśnie myślę też o drugiej osobie i tutaj w tym myśleniu o drugiej osobie zaczyna być, działać łaska sakramentu małżeństwa. I tu jest ta jej wyjątkowość, że właśnie, czyli w relacji, prawda? W relacji próbuję wytłumaczyć jakby tą wyjątkowość łaski sakramentu małżeństwa, że tam działa Chrystus. I dlatego tam można go świadomie zapraszać. I my mamy też taką mentalność indywidualistyczną właśnie taką, że jest moja relacja jakaś tam z Bogiem i to mi wystarczy, jest mi dobrze, więc albo taką prywatną, że coś tam sobie się modlę i to jest moje prywatne życie duchowe, nikt nie ma do niego dostępu, nawet żona czy mąż, albo też w kościele jest taka wspólnotowość pozorna, prawda, czyli że i to widać bardzo dobrze, jak to u małżeństw wychodzi, że jak jedziecie samochodem do kościoła, to jesteście razem, prawda, i oczywiście się pokłócicie, nawet te 10 minut drogi, prawda? Już się coś tam dzieje, czyli jest wspólnota, są relacje, już tam można się pokłócić, prawda, ale potem jesteście właśnie we wspólnocie i potem jest
wchodzicie do kościoła, już na stopniach się wszyscy rozchodzą, a już w kościele to od razu dzieci idą gdzieś tam na początek do pierwszych ławek, żona siada w ławce po lewej, mąż idzie na chór, no, i już w ogóle nie widać małżeństwa. Prawda? Znikła relacja, znikła wspólnotowość. I to, więc właśnie, że to jest, i to jest tak, że już w ogóle właśnie nie widzimy małżeństwa. Więc właśnie to, że jak małżeństwo jest sakramentem, to powinno razem być w kościele, żeby właśnie widać było, że właśnie ci ludzie są w tej wyjątkowej relacji, że oni właśnie, to jest małżeństwo, to jest, tu jest Bóg działający w sposób sakramentalny właśnie, czyli na pewno działa, na pewno jest obecny. I tu o to małżeństwo nam wszystkim objawia Pana Boga, a Bóg jest właśnie we więzi między nimi. A też tutaj trzeba by dodać, że we więzi poprzez ciało. Czyli też zobaczcie, te więzi my wszystkie nawiązujemy wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś realnym, cielesnym kontakcie z drugą osobą. Potrzebujemy spotkania takiego realnego i po prostu najbardziej intensywną wspólnotą, gdzie właśnie ta obecność cielesna jest no, najbardziej intymna, to jest właśnie wspólnota małżeńska. Czyli nie można drugiej takiej wspólnoty stworzyć, jak właśnie wspólnota męża i żony. I ona nigdy nie będzie miała żadna inna takiej intensywności relacji i takiej intensywności bycia ze sobą cieleśnie. I to, czyli tam gdzieś to się możemy gdzieś ocierać w windzie, prawda? A tutaj już wchodzi się naprawdę w jakąś no, wyjątkową bliskość poprzez swoje ciało. I to jest właśnie sakrament małżeństwa, że Bóg przychodzi poprzez cielesność ludzi i właśnie w relacji, którą oni tworzą i daje małżonkom siebie, swoją miłość po to, żeby oni umieli się kochać właśnie w tym znaczeniu relacyjnym. I dlatego właśnie trzeba na przykład dobrze widzieć i definiować miłość małżeńską przez relacje. Bo jak będziemy definiować nie przez relacje, to na przykład będzie taka sytuacja, że po prostu powiem jakiś hipotetyczny mąż, ja bym go zapytał, czy kocha żonę, to on powie, kocham. I powie, że ja dla żony no, tak staram się już, żeby no, miała wszystko, chcę mieć samochód nowy, czy swój własny, chcę mieć willę, chce przynajmniej do Grecji pojechać i on mówi, pracuje, wziąłem jeszcze dodatkową robotę, więc wracam o 9:00 i wszystko robię no, z miłości do żony. I zobaczcie, to jest miłość definiowana jako też nawet poświęcenie, jako po prostu no, troska o małżeństwo, o dzieci, no bo też chcą, trzeba im dać na angielski i tak dalej, więc wszystko kosztuje, ale w konsekwencji tego męża w ogóle nie ma w domu. Czy z żoną już potem nie rozmawia, bo jest tak zmęczony rozmową z klientami, że już po prostu do żony mówi, daj mi spokój, bo po prostu mam dosyć mówienia. Tu cały dzień tam, można powiedzieć, mielę językiem i teraz już chcę ciszę, spokój, telewizję, pasywny odpoczynek, daj mi jeść coś tam, bo umieram z głodu i zobaczcie, no wiadomo, że jest zmęczony i można mu nawet współczuć, ale jak z perspektywy więzi, no to on w ogóle więzi z żoną nie buduje. To są relacje bardzo powierzchowne i takie trochę, można powiedzieć, potem organizacyjne. To nie trzeba dużo pracować zresztą, żeby mieć tylko takie po prostu relacje właśnie, kto dzisiaj odwiezie dziecko do przedszkola, prawda, czy jeszcze tam kup coś, jak będzie wracał z pracy, to jeszcze kup mleko i prawda, jeszcze trzeba dzisiaj posprzątać, bo jutro tam goście przychodzą. A więc na tym poziomie się rozmawia, czyli w ogóle można zatracić relacje, a można mieć takie płytkie relacje. I to samo jest w przypadku na przykład kobiety, że żona mówi, no ja tutaj pracuję na dwa etaty, jeszcze tu muszę dziećmi się zająć,
zakupy zrobić, kolację potem wymyć, wysprzątać, no, żeby w domu jakoś było czysto, tylko wszystko ja robię, dzieci nie chcą pomagać, mąż zmęczony, więc i ona mówi po prostu, ja się poświęcam dla domu, prawda, no, to jest moje życie, to jest moja miłość, tutaj wszystko to, na mnie się dom opiera, jakbym nie ja, to by to się wszystko porozpadało, no, więc jest pełna poświęcenia i znowu można by powiedzieć, że chrześcijaństwo tu rośnie do wymiarów heroicznych, prawda, już świętość kwitnie, no ale świętość małżeńska nie kwitnie, no bo właśnie mąż mówi, że właściwie żona mnie w ogóle nie szanuje, pomija, nie słucha w niczym, nie radzi się zawsze po swojemu, zawsze musi być tak jak ona, bo potem wytupię, wypłaczę, no i no to już ustępuje jej za wszelką cenę, no i najważniejsze są dzieci i tutaj ma czas, zawsze jest energię, zawsze się zmobilizuje, potem sprzątanie, sprząta, 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 a potem czasami jeszcze pies, no bo też go i nakarmi i poprzytula, a mówi, a ja tylko mogę zazdrościć, no bo ja proszę już o seks tam 3 miesiące, ciągle zmęczona, nie ma czasu, a piesek się przytuli, to ja jakby mnie tak przytuliła, nie przytuli, bo ja ty zaraz się rozbudzisz i w ogóle ten mąż się czuje odsunięty, czy on mówi, nie czuje się właśnie zrozumiały, przyjęty, kochany, a czuje się odrzucony, czy mówi o więzi, prawda? A ona mówi o tym, że jak ona, można powiedzieć, kocha cały świat. Więc właśnie słówko kocham wcale nie musi oznaczać miłości właśnie w tym rozumieniu więzi. I nawet można mieć poczucie, że jesteśmy bardzo oddaleni od siebie, ale wierzyć w tą miłość, czy nie docierać, że właśnie między nami już się robi źle, właśnie w sensie, że zaniedbaliśmy więź małżeńską. I dlatego właśnie jest bardzo ważne usłyszeć, że Bóg jest we więzi i właśnie budowanie więzi, wchodzenie w te wszystkie relacje, cały czas nie zrywanie ich, kontaktu ze sobą, nie wycofywanie się, jest, czy właśnie też nie dominacja, która jakby zabije w ogóle ochotę mówienia cokolwiek tej drugiej osoby. Że tu dopiero może, dopiero się wykuwa coś bardzo ważnego. No i też, i to jest właśnie ta więź, w której jest obecny Pan Bóg. A też właśnie tu wspomniałem, że tak czasami te więzi są bardzo płytkie, że właśnie te rozmowy nie są głębokie. I też to jest takie doświadczenie w Kościele obserwacji małżeństw i nawet tu właśnie też w poradnictwie też to o tym żeśmy rozmawiali, że małżonkowie nie umieją rozmawiać na głębsze tematy. Że i to jest nawet nie zarzut, tylko po prostu no już tak jest, że nas nikt nie nauczył rozmawiać. Teraz się coraz mniej rozmawia, prawda? Wszyscy siedzą gdzieś tam przy komputerach, smartfonach. Ja tutaj krótkie teksty piszą na Facebooku i po prostu nie ma, zanikła taka zdolność głębszej rozmowy. I nawet jakby się chciało głębiej porozmawiać, bo to się okazuje wielkie pragnienie ludzkich serc nawiązać jakąś taką głębszą relację też właśnie z mężem, z żoną. I tego czy się nie umie zrobić, bo my już nawet nie wiemy, o czym byśmy mieli rozmawiać, żeby to były głębokie rozmowy. Tak? Jak to zrobić? I właśnie ja mam też takie duszpasterskie doświadczenie, że małżonkom trzeba jakby stworzyć przestrzeń rozmowy, ale właśnie nie na takiej zasadzie, no to macie teraz pół godziny, sobie porozmawiajcie. No bo po prostu większość małżeństw powie, w sumie nie mam o czym rozmawiać, albo zaczną się pokłócą. I to, czyli po prostu już za dużo tam różnych emocji i tak dalej i potem nie wiadomo jak to rozwiązać. I no to nie rozmawiają, no bo ruszę jakiś temat, no to potem lepiej nie ruszać. I właśnie to są po prostu takie doświadczenie, żeby pisać pytania małżonkom.
I w tej właśnie książce Obudzić sakrament małżeństwa, tam jest przykład takiego dialogu, tam jest wytłumaczone dokładnie, dlaczego to jest wszystko takie ważne właśnie jako właśnie sakrament, właśnie realizacja sakramentu małżeństwa. Ale i tam jest taki przykład takiego dialogu, który on zawsze wychodzi, bo to jest dialog o samotności w małżeństwie. I teraz po prostu opiera się na prostym takim spostrzeżeniu, że są dwa rodzaje samotności. Czy jest taka samotność dobra, czy my wszyscy potrzebujemy jakiejś samotności, że ja już chcę być sam, nie mów mi, nic do mnie odejść, chcę pobyć sam ze sobą, jakoś tam jakby się poczuć, że żyję właśnie w samotności, prawda, że właśnie mąż po pracy gdzieś chce się odizolować, żeby być trochę ze sobą i to jest żona sobie tam pójść do kosmetyczki, to jakby czas dla niej, prawda, że mąż mi tutaj już nie przeszkadza, tak? Więc jest ta dobra samotność, której ja jestem sobą, że jakby żyję swoimi sprawami, czy tam coś właśnie sobie robię, swoje tam hobby, czy nawet śpię, to też jest tam, że mam czas dla siebie ale jest ta samotność zła, czyli właśnie czuję się odrzucony, niekochany, jakoś niezrozumiały, jakoś poniżony, że nakrzyczał na mnie, czy nakrzyczała i teraz jest, źle mi jest, no, jesteśmy w konflikcie, źle mi jest, prawda? Jestem samotny, ale właśnie w tym znaczeniu takiego odrzucenia, niezrozumienia i teraz potem małżonkowie sobie rozmawiają, są pytania do tego, czyli właśnie jaką samotność przeżywasz, kiedy potrzebujesz ciszy dla siebie, prawda? Potem kiedy się czujesz, czy czujesz odrzucona, odrzucony, niezrozumiały, niekochany. I zobaczcie, prosta rzecz, prawda? Oczywiste. Te konflikty nawet na bazie tej samotności i bycia ze sobą, czyli dystans i oddalenie i bliskość, prawda? Intymność. To cały czas te napięcia są i można po prostu w tym kluczu sobie porozmawiać i się potem okazuje, że małżeństwo roczne o tym jeszcze nie rozmawiało, małżeństwo 20-letnie też jeszcze nie rozmawiało. A to jest ważne, żeby nawet od tej strony rozróżnić, kiedy jest ta jedna samotność w moim życiu, kiedy druga, a czasami się to pokrywa, bo jakoś po prostu jedna strona tak to odbiera, że właśnie jest odrzucona, a druga chce po prostu tej swojej samotności. No i to po prostu rozmowy zawsze są super ciekawe, wszyscy są z tego dialogu zadowoleni i nikt nigdy w życiu na ten temat ze współmałżonkiem nie rozmawiał. Tak? Bo zobaczcie, na pewnym poziomie to my tego nie wymyślimy, bo to przecież nie jest tak, że wy przy śniadaniu siądzi i powiesz, powiedz mi, jak ty przeżywasz swoją samotność. To człowiek by chłop zwariował, co nie? Czy żona po prostu, no ale ją po prostu nakręcili w tym kościele, to już nie można z nią normalnie pogadać, nie? Dobra, to się jest sztuczne, to tak się nie dzieje w życiu. Czy gdzieś tam, no w jakiejkolwiek sytuacji po prostu taki temat nie wyjdzie tak po prostu spontanicznie. On musi być jakby wyciągnięty, podany i nagle się okazuje, że małżonkowie są zadowoleni, że weszli na jakieś głębsze nuty swojego życia, że mogą tutaj coś sobie powiedzieć, że nagle sobie uświadamiają, że nagle widzą właśnie czym się różnią, jakie albo czym są podobni, jak to przeżywają, że sobie mówią o swoich przeżyciach, prawda, czy sposobach właśnie i na taką samotność, jak się zachowują w takiej, no ileś tam rzeczy się otwiera. I właśnie to zobaczcie, to pokazuje, że też, żeby jak mówimy o budowaniu więzi, to właśnie tego poczucia my, to po prostu bez pomocy, bez takiego pokierowania małżonków, bez znalezienia im tematów ważnych dla ich małżeństwa, to po prostu wiele ludzi nie wejdzie na ten poziom.
czyli w tej różnicy się potem pogubią, nie będą siebie rozumieć, zaczną się oskarżać, zaczną jakieś pretensje mieć do siebie, żale i potem już nie można zacząć nawet sobą rozmawiać. Jakoś trzeba żyć, jakoś się układać, ale to jest jakieś takie smutne i niedokończone. Nie daje szczęścia, nie daje poczucia jedności. A tu się nagle okazuje, że właśnie rośnie poczucie jedności, że nagle widzą, że my cały czas coś tam nowego odkrywamy w sobie, rozumiemy się, już umiemy rozmawiać na te tematy, a potem jak przyjdzie kryzys, no to się okazuje, że też już ileś tematów przegadanych, no to jest i ten temat też nam jakoś łatwiej przyjdzie z nim się zmierzyć i o tym porozmawiać i go i rozwiązać. Że to trzeba się nauczyć, czyli to też jest nieprawdziwa koncepcja, że tak miłość tam wszystko jakoś rozwiąże, a byle byśmy się kochali, bo potem już to tylko jest na początku się sprawdza, a potem trzeba się tej właśnie nauczyć miłości w sensie więzi, a żeby się więź pojawiła, trzeba wejść głębiej w nasze relacje i tu trzeba często jakiejś pomocy, inspiracji, żeby móc sobą rozmawiać. My na przykład robimy takie dialogi małżeńskie, że małżeństwa przychodzą tam gdzieś do jakiejś salki przy parafii, rozchodzą się, jakaś konferencja, rozchodzą się po bokach i sobie właśnie dostają pytania i rozmawiają. I potem te małżeństwa, które złapią bakcyl, to po prostu cieszą się i czekają na takie spotkanie, bo z każdego tematu wyjdzie coś ciekawego dla nich, ważnego, zawsze tam porozmawiają. I są takie, że mówią, nawet już dzieci nie mamy i w sumie mamy dużo czasu, ale i tak nie mamy czasu, bo w tym codziennym życiu, no to zawsze się gdzieś tam rozejdą i coś każdy ma do zrobienia i ciężko się zmobilizować i też tak osiąść i teraz będziemy rozmawiać, no to też nie ma nawet pomysłu na, można powiedzieć, głębszą rozmowę. Więc właśnie, a jak wyjdą z domu, pójdą tam, siądą, dostaną pytania, no to się, nawet mężczyźni się rozgadują, bo ma pytanie konkret, na początku jest odpowiedź tak, nie, prosto, a po trzech spotkaniach, no to ja się tam patrzę z boku i normalnie do tej pory te dialogi robiły i 15 minut, co inne małżeństwa półtorej godziny na przykład, jak się rozgadały, a ci już wszystko przerobili, wszystkie pytania, 10 pytań, 15 minut. A po trzech spotkaniach po prostu ja już po prostu patrzę się, jeju, kiedy oni pójdą, bym chciał zamykać, tak? Rozgadałem ich niepotrzebnie. I po prostu siedzą, gadają i proszą, żeby jeszcze zostawić im klucze, zamkną, bo oni jeszcze mają fajny dialog. I zobaczcie, jak to się nagle otwierają i ten chłop właśnie gada i nie może przestać. Chłopowi coś odbiło. No, ale to właśnie się rozgadał i by się wydawało, że tego milczącego męża nic nie można wyciągnąć, a się okazuje, że naprawdę można, tylko poczuł smak, że jednak ta rozmowa z żoną bardzo dużo zmienia i w nim, i w żonie, i w miłości ich. I ona też widzi, że to jest często jedyny czas, gdzie tak naprawdę żeśmy sobie porozmawiali. Właśnie buduje się więź na głębszym poziomie i potem jeszcze jest krok, żeby odkryć, że właśnie też tutaj Pan Bóg działa i jakieś natchnienia nam daje, myśli. To wszystko w tej więzi wypowiedziane nabiera jakiegoś takiego smaku nowego, czyli że rzeczywiście tam jeszcze jest coś więcej niż tylko nasze myśli, bo udało nam się jakiś problem rozwiązać, omówić, przyjąć, wysłuchać i człowiek widzi, że to jest jakoś lżej idzie niż zazwyczaj. A że już łaska Boża działa i nas prowadzi. No, może wystarczy na tyle, bo to jeszcze jakbym może coś uzupełnił, ale jakby były jakieś pytania, no to już bym jeszcze jakieś wątki poruszył i może byśmy... No, proszę bardzo.
którymś momencie wypowiedział takie zdanie, które mnie zaintrygowało, że duża ilość małżeństw jest nieważnych. Ja zacząłem tym tropem iść, obserwować. Myślę, że to, o czym ojciec mówi, jest bardzo ważne, ale to już dla małżeństw. A czy małżeństwa przed przygotowaniu do sakramentu, czy wiedzą o tych problemach? To wszystko, te więzi, te problemy, które ich spotkają, mogą je budować w trakcie małżeństwa. Czy nie lepiej to przygotować się do tego? Przygotowanie do sakramentu, moim zdaniem, ono jest za krótkie. Ja obserwowałem takie małżeństwa, które wchodzą w związek, bo oni się kochają. Jest ten moment zakochania, tak? A później jest jedno wielkie boom, bo występują problemy. To jeszcze nie jest ta miłość dojrzała, to nie jest ta miłość, ona się dopiero będzie budować. Ale w wyniku problemów, które następują między zakochaniem a miłością prawdziwą, następuje to boom. Te problemy, z którymi sobie nie radzą w niedojrzałości swojej, emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej. I ja porównując inne sakramenty, chociażby ważny sakrament kapłaństwa, to też sakrament. Ale żeby być dojrzałym i mieć w swoim wnętrzu powołanie, którego się szuka czasem przez 6 lat. Czy Państwo się zgadzają z tym, że to powołanie szuka się przez okres 6 lat studiów, przygotowania do sakramentów, tak, w seminarium? Często to są pułapki, w które ten młody człowiek wpada po drodze. No, w końcu odnajduje, bądź nie odnajduje tego prawdziwego powołania, ale to jest 6 lat przygotowania. A jak długo trwa przygotowanie do tak ważnego również sakramentu, jakim jest małżeństwo? Często to jest tak, dzień, może godzina rozmowy, tak? No, ja nie chcę w to wnikać, ale wiem, że nie jest dostatecznie dużo, żeby być przygotowanym do ważnego sakramentu małżeństwa. Co ojciec o tym sądzi? Mi się wydaje, że w Kościele, choć mówimy o sakramencie małżeństwa, to mimo wszystko jest mentalność zarówno księży, jak i tych małżonków w ogóle nie uwzględniająca, że to jest sakrament, bo tak jak Pan powiedział, na poziomie sakramentu to małżeństwo jest powołaniem, czyli że Bóg, małżonkowie sami widzą, że Bóg ich powołał do wspólnego życia i jeszcze umieją odczytać, że Bóg mi dał tą żonę, tego męża właśnie na drodze do świętości, do zbawienia. I tak oczywiście mało kto myśli, ale żeby myślał, to trzeba z mojego doświadczenia jakieś 5-6 lat formacji niecodziennej, bo to jest nierealne dla małżeństwa i nie tyle przed, co w trakcie, żeby małżeństwo sobie uświadomiło, że czym oni są w Kościele, jaką wyjątkową wspólnotą, jak bardzo blisko Pana Boga, nauczyli się właśnie z Nim spotykać na mocy sakramentu, bo na mocy, powiedzmy, umiecie się spotykać z Panem Bogiem w sakramencie Eucharystii czy w spowiedzi, ale właśnie w małżeństwie nie, bo tego nikt nie uczył przecież, nawet nikt nie mówił. I też z perspektywy księży podobnie, bo jak czytam bardzo często modlitwę wiernych, to jest bardzo, bardzo często módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, to aby coś tam, prawda, głosili, żyli Ewangelią czy coś takim, no i, a małżeńskie w ogóle nie jest wymienione. No ale przecież jest i sakrament kapłaństwa i małżeństwa, no, a zakonne to nawet nie jest jeszcze sakrament, tylko na mocy chrztu, czyli jest po prostu ranga małżeństwa sakramentu i się w ogóle nie widzi małżeństwa jako powołania. Czyli poziom myślenia jest naturalny, czyli że żeśmy się zakochali, prawda, mamy dziecko, kredyt, jakoś no chcemy być razem i chcemy, bo tak się widzimy w małżeństwie, ale w sensie nie właśnie drogi nam danej przez Pana Boga, tylko po prostu takiego, no, że tak po prostu się żyje, prawda? Może by wszyscy normalni tak żyją. I to jest, to właśnie nie jest w ogóle ten poziom. I do małżeństwa naturalnego to właściwie nie trzeba przygotowywać, tylko kochacie się fajnie,
no to żyjcie razem i no jak się rozejdziecie, to się też rozejdziecie, no, no to się znajdziecie kogoś innego. Znaczy naturalnie, że po prostu już mężczyzna kobietą chce żyć razem i czy, no, jak się wam uda, to super. No i oczywiście jesteśmy żeby się udało. I a już do małżeństwa sakramentalnego to trzeba już przygotować porządnie ludzi i to już nie jest takie, to, ale też oni muszą chcieć, bo to też małżeństwo ma taką specyfikę, że kapłana można wychowywać, czy tego kandydata, jak nie robi postępów, to go wywalamy. Połowę odchodzi, prawda, 1/4 wywalamy, i bo mamy prawo, no bo po prostu jakby my określamy, czy ktoś ma powołanie do zakonu czy do kapłaństwa, czyli tam powiedzmy ktoś odpowiedzialny. Natomiast nie może być tak samo w małżeństwie, bo wtedy potem zaczną wam, ktoś z zewnątrz będzie po prostu wam ingerował, że wy się nie nadajecie. Jak gorzej niż teściowa jeszcze. I wtedy to będzie strasznie niebezpieczne, bo nie wiadomo, po prostu takie oddanie jakby władzy kościołowi nawet, czy komuś tam konkretnie, żeby on decydował, ci ludzie mają przyjąć sakrament, czy nie. Tylko można mieć jedno kryterium, czy oni są w ogóle jakoś w kościele. Czyli sakrament jest dla wierzących, a nie dla jakichś takich ludzi, co w ogóle ani do kościoła nie chodzą i nic kompletnie nie wiedzą. Ale dlaczego my go udzielamy? Dlatego, że nie traktujemy małżeństwa jako sakrament w jakichś takich kodach, można powiedzieć, w tyle głowy już tam stworzonych, tylko jako taki związek naturalny, któremu się no nie robi przeszkód. No kochacie się, no to bierzcie sakrament. I to jest dobre, tyle że pod warunkiem, że jeżeli bierzecie sakrament, no to już wy powinniście się zgodzić na dłuższą formację i albo jak nie przed ślubem, to potem jeszcze po ślubie, ale to musi być dobrowolne, a znowu te pary, to one w ogóle nie chcą nic słuchać. To nie jest tak, że my powiemy, wiecie, musicie, to jest sakrament i to wam wydłużymy formację. To by to w ogóle będzie bunt. To w ogóle nie chcą, bo uważają, że to jest im niepotrzebne, że to Kościół też nie ma nic ciekawego do powiedzenia, wszystko wiedzą. To nie słuchają, to tak nie jest. No. Tak, tak, ale to właśnie wy, bo wy jesteście dobrowolnie i będzie w Kościele ta grupa też narzeczonych, które będą chciały naprawdę dobrowolnie się lepiej przygotować. Ona nam ginie właśnie w takim tłoku ludzi, co w ogóle do Kościoła w ogóle nie chodzą. Więc to jest kryzys. A to znaczy, sytuacja taka pogubienia się Kościoła, że on już stracił granice, a jak jest, chce być masowy, to musi być jakiś taki lajtowy, prawda? Jakby był z wyboru ludzi, którzy chcą głębiej, to byśmy szli głębiej. Tak, to nie ma z kim iść głębiej, tylko z tymi, z elitą pewną. No a ta elita jest zapuszczona, bo znowu energie idą na tych, co ich się tam za uszy wciąga do kościoła, czy do ślubu namawia koniecznie, choć do kościoła już dawno przestali chodzić, ale weźcie ten sakrament, no bo żyjecie w grzechu. No właśnie, niekoniecznie żyją w grzechu, bo może są po prostu małżeństwem naturalnym, w Boga nie wierzą, czy wierzą w jakimś subiektywnym znaczeniu i są poza chrześcijaństwem, no to już nie trzeba ich na siłę do chrześcijaństwa wciągać, a jak wciągać, to nie, że weźcie sakrament małżeństwa, tylko zróbcie kurs alfa, po prostu jakąś ewangelizację wstępną, żeby się po prostu jakoś pomyśleli trochę o Panu Bogu głębiej. Znaczy, mnie się wydaje jedna rzecz, do małżeństwa jako takiego, znaczy przygotowania są zbyt krótkie, bo ludzie zbyt krótko czasami się znają, natomiast do małżeństwa no nie da się jako tako przygotować. Do małżeństwa przygotujemy się przede wszystkim w rodzinach, czyli czerpiąc wzorce z naszych rodziców. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ja jestem kilkanaście lat z moją żoną,
małżeństwem i po 15 latach zdałem sobie sprawę, że jestem kompletnie różny od niej. Gdybym ja wiedział to 15 lat temu, nawet nie wiem, czy bym zdecydował się na małżeństwo. Po 15 latach okazało się, że lubimy co innego, robimy co innego i mamy zupełnie inne poglądy. To, co nas łączy, łączy nas wiara i łączy nas sakrament małżeństwa. My jesteśmy oboje pewni tego, że jeżeli cokolwiek będzie się w naszym małżeństwie działo, to zawsze możemy liczyć na Pana Boga. Kiedy już po 3 latach małżeństwa u nas taka ta euforia, powiedzmy, mijała, mów mi, kochanie, walnij mi, jak za dużo zacznę opowiadać o nas, to Pan Bóg zrobił jedną rzecz. Znaczy, jeżeli małżeństwo się oddaje w sakramencie małżeństwa Panu Bogu, to On będzie wiedział, jak działać. Kiedy my zaczynaliśmy jakby widzieć nasze różnice i gubić, powiedzmy, wątki, gdzieś tam się nasze dziecko nam się urodziło, tak, tutaj zajęci dzieckiem, gdzieś nasze relacje zaczęły słabnąć, Pan Bóg zesłał nam chorobę dziecka. Było tak niesamowicie mocne doświadczenie i wiążące nasze relacje, że w zasadzie w tej chwili ja jestem pewien, że właściwie nic nie może tych relacji rozerwać, ale my do tej pory relacje cały czas budujemy. I budujemy je wiedząc, że w naszym małżeństwie jest sakrament, jest Pan Jezus i zawsze możemy na Niego liczyć i cokolwiek by się nie działo, no to On, ponieważ nam przy Nim przysięgaliśmy, no to On nam musi pomóc. My w to wierzymy, tak? Natomiast do końca życia tej relacji między sobą będziemy się uczyli. Was uratowała wiara i to jest piękne, ale ja po wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka zacząłem to obserwować i w pewnym momencie znalazłem się, Bóg tak chciał, znalazłem się na ślubie ludzi, słuchajcie, gdzie 100 osób w kościele, tam nikt nie żegnał się, nikt nie klęczał, nikt nie mówił Ojcze nasz, słuchajcie, to było dla dziadków zrobione, imprezka zrobiona dla dziadków, tak? I moje pytanie jest, ojciec o tym powiedział, pewien kryzys nastąpił. Ja rozmawiałem ostatnio z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, bo mamy bliskie relacje i on mówił, że de facto powinniśmy w jakiś sposób na naszych parafiach, na księżach, może nie wymuszać, ale starać się podpowiadać, że te przygotowania i to nie, które mają odstraszać, które mają nauczać i dawać pewną świadomość, w co wchodzimy tak naprawdę, ostrzegać, jaka trudność nas czeka. To nie, że straszymy przed czymś. Nie, miłość wszystko wybroni, myślę, ale to, że ten związek, czy tam był zaproszony Bóg do tego sakramentu, tak? Bo was wiara uratowała i to nie ma żadnych wątpliwości. Ale przecież w tym związku, moim zdaniem, ten Bóg nie jest zaproszony w świadomości tych ludzi, którzy się kochają, oczywiście. Ja wcale nie chcę poddawać pod dyskusję, że oni się nie kochają, ale czy oni Boga zaprosili tak jak wy, bo macie wiarę? Tam nie było wiary, tam była gala wielka, słuchajcie, młody człowiek w wojskowym mundurze, różne formacje wojskowe, które stały z szabelkami, tak, borowiki, a tam nie było w ogóle modlitwy, modlitwy za ten sakrament, tak? I końcówka była taka, że ojciec prowadzący mszę podszedł do nas, bo w dwójkę byliśmy, podziękował nam za uczestnictwo w tym sakramencie, tak? To niesamowite, bo ksiądz widzi, co się dzieje, tak? Nikt nie klęczy, nikt się nie modli. Taka jest moja wątpliwość. Ja pozwolę sobie zadać takie pytanie. Mówił ojciec o różnych problemach jakby do wejścia w tą więź i chciałam zapytać z ojca bogatego doświadczenia, spotkań z małżeństwami, jakie są najczęstsze problemy budowaniu tej więzi po stronie kobiet i po stronie mężczyzn. Tu jest zawsze, znaczy tak, nie da rady tak powiedzieć, żeby listę stworzyć, natomiast odkrycie w ogóle Boga we więzi jest szalenie trudne. Jest trudne dlatego, że po prostu nagle się okazuje, że na przykład ta żona zawsze była uczona jeszcze przez babcię, że nie wiem, tych mężczyzn trzeba krótko trzymać, bo jak się ich nie trzyma krótko, to zawsze jakąś głupotę zrobią. I ona nie jest w stanie go słuchać, nie jest w stanie mu zaufać, ma dobrego męża,
babcia może miała jakiegoś pijaka i się zbuntowała, a ona ma dobrego i po prostu już cały czas go tam kontroluje, nie ufa mu. Mąż, jak na przykład uważa, że tam kobiety to nic nie mają do powiedzenia, bo to więcej uczuć niż rozumu, no, i no to jak on przyjmie, że Pan Bóg działa przez żonę, prawda? Jak on będzie z nią budował więź? Więź zakłada równość, no, a potem jeszcze w tej więzi właśnie, że tu mi coś mówi Bóg, czyli że przez tego męża Bóg mi mówi, przez żonę mi mówi. I znowu z takim poglądem jednej czy drugiej strony właściwie ani nie ma równości, ani nie ma możliwości uwierzenia, że Bóg będzie mówił. I takich rzeczy jest bardzo dużo. My w ogóle tego nawet świadomi nie jesteśmy, że mamy takie poglądy, taki, nie wiem, świat uczuciowy, jakieś tam lęki, plus jeszcze, wiadomo, grzechy. I to wszystko powoduje, że nie chce się uwierzyć, że Bóg działa. A plus jeszcze jakieś takie nasze religijności w stylu, że Bóg działa przez ludzi wybitnych, przez ludzi charyzmatycznych, super. I teraz, no, czyli to jest właśnie to, że w kościele można przyjść do Komunii Świętej, ale mszę odprawia zwykły kapłan, to nikt nie będzie szedł na mszę świętą. No? A jak jest Bosza Bora, no to już ma ileś, bo jest cudotwórca i tak dalej. Czyli i teraz zobaczcie, jak się ma taką duchowość, to jak można potem uwierzyć, że Bóg działa w tej zwykłości, szarości życia małżeńskiego przez tego mojego męża, ciapciusia, prawda? Żadnych cudów nie robi, żadnego rozmnożenia pieniędzy, prawda, powyżej średniej krajowej nie wyskoczy ze swoim zawodem, no, i przez niego działa Bóg, prawda? I czy przez tą żonę taką tam zwykłą i żadną mistyczkę. No? Mam świadomość, że Pan Bóg działa i też no, mam świadomość, że działa w relacji w więzi małżeńskiej. Natomiast mam duży zgrzyt i zastanawiam się, czy działa, jak się kłócę z mężem. Wtedy mam takie myśli właśnie, gdzie jesteś, Panie Boże? I nie wiem, no trudno, tak jak w tych takich wielu momentach widzę Pana Boga, tak w momencie, kiedy jest jakieś spięcie, starcie, tak, no to trudno mi tego Pana Boga odnaleźć, że rzeczywiście to jest dobre, tak, i to, że się spieramy, no jest po prostu dobre, tak, i że Pan Bóg w tym jest. To już zawsze jest łatwo z Pana Boga widzieć, jak jest miło i nie mamy problemów, nie chorujemy i tak dalej. A w tych wszystkich trudnych, bolesnych sytuacjach czy kłótniach jest trudno. I teraz niekoniecznie musi być, ale bo jest takie przecież w Ewangelii, gniewajcie się, ale nie grzeście. Czyli po prostu może być taki gniew, który właśnie jest bardzo potrzebny małżeństwu, a może być gniew taki destrukcyjny, grzeszny, że trudno tam mówić, żeby to był Bóg w naszych grzechach. No bo nie ma Boga w naszych grzechach, ale to trzeba czasami po prostu rozpoznać, co się dzieje, bo właśnie to jest to objawienie się Pana Boga w sakramencie małżeństwa, że Bóg przychodzi przez filtr męskości i kobiecości, czyli też właśnie przychodzi w bliskości, w czułości, prawda, wzajemnej odpowiedzialności, trosce o siebie, ale przecież, żeby nie słodzić, tak, też i w gniewie, potem w przebaczeniu, że Bóg się dla nas też gniewa, bo jest za co. I bardzo często to mówi przez żonę czy przy męża, żebyśmy to usłyszeli, bo musi przez ciało ludzkie powiedzieć, że nie tylko przez jakiegoś tam proboszcza, co okrzania z ambony, co już coraz mniej jest,
ale właśnie w tym konflikcie może też on być potrzebny, żebyście sobie coś naprawdę powiedzieli ważnego, czy zobaczyli, czy się zmienili, prawda? Ale no to już jest indywidualna sprawa, bo jest kutnia i kutnia. I w tym sensie w niektórych kutniach na pewno Boga nie będzie, bo są wyrazem naszych grzechów, a w niektórych właśnie Bóg powie, poza tym naszym schematem, że Bóg działa tylko w uśmiechu, prawda? Że i nawróceni muszą być zawsze uśmiechnięci. Też mogą być zagniewani i wtedy w tych słowach jest tyle prawdy, które wreszcie się powiedziało i dobrze ta druga osoba usłyszała. Chciałam ojca zapytać na temat takiego opiekuna duchowego czy kierownika duchowego małżeństw. Czy ojciec ma doświadczenie z taką formą współpracy z małżeństwami i ewentualnie o jakby taki efekt progresu czy jakiegoś rozwoju, który ojciec na przykład widzi, załóżmy na to doświadczenie? Znaczy, jak no, mam takie małżeństwa, co się nimi bardziej opiekuję, ale to nie przybiera zawsze formy, że tylko rozmawiamy ze sobą, czyli tylko co jakiś czas gdzieś się pojawia rozmowa i coś tam sobie mówimy, czy oni mi mówią też w swoim życiu, coś tam mogę im poradzić, ale bardziej szeroko, bo dzisiaj mamy książki, mamy rekolekcje i po prostu małżeństwa przyjeżdżają na moje rekolekcje, i to jest cały czas coś odkrywają nowego, czyli one są w jakby orbicie takiego oddziaływania właśnie Kościoła skupionego na sakramencie małżeństwa. I więc cały czas jest ten sakrament z różnych stron jakby wałkujemy, tu od strony więzi, tu od strony bycia małżeństwa jako Kościoła, tu od strony właśnie przymierza z Bogiem, od ciała, przez które Pan Bóg działa, prawda, seksualności, którą sobie porządkujemy, właśnie, że Bóg przez nasze ciała mógł jeszcze pełniej działać. I to wszystko gdzieś potem właśnie, to jest tym kierownictwo duchowe w takim rozumieniu właśnie nie tylko takiego indywidualnego bycia, bo tu wy jesteście tak różnymi światami, że po prostu zrozumieć, co się dzieje w waszym życiu, to w ogóle zakrawa na cud. Więc po prostu ja też mogę coś tam powiedzieć, coś tam, jakieś swoje myśli, ale czy to ma jaką wartość, to nie wiadomo, prawda? A małżeństwo jak potem pracuje nad sobą, no to ono tutaj właśnie coś przeżywa, doświadcza, ma możliwość dialogu, spotkania, pomodlenia, prawda, wyspowiadania, porozmawiania i to potem tak w całości po prostu zaczyna się coś dziać. Właśnie chciałam doprecyzować tutaj ewentualne pytanie, czy to też, załóżmy, jest tożsame ze stałym spowiednikiem, tak? Jak jest indywidualna właśnie, relacja? Wiecie, czy to ja, nie ja, powinno? Ja nie mam właśnie za bardzo doświadczenia w spowiadaniu par. W sensie nawet osobno oczywiście, ale czasami niektórzy mówią, a my mamy te same grzechy, to możemy razem. ale po prostu... To mi się wydaje trochę trudne, bo jest tajemnica spowiedzi i człowiek wchodzi w emocje, przeżywa coś, myśli nad tym małżeństwem, potem chce mu im powiedzieć i przecież najlepiej jest powiedzieć razem, prawda, żeby jakby jedno jakby słyszało i drugie i porozmawiali sobie o tym, czyli właśnie we więzi się coś podziało, a tutaj no, coś wyjdzie, tu trzeba pilnować, co mi ta mówiła, co on, potem żeby nie wyszło przypadkiem, potem gdzie, co może wyjść, co było mówione poza gdzieś tam w rozmowie, a co było właśnie w kontekście spowiedzi i to się robi potem takie niebezpieczne trochę i zamieszanie i wtedy to już lepiej zostać tylko na poziomie spowiedzi, a nie jakiś tam rozmów, czy nawet jakiejś przyjaźni z tą parą, no bo tu potem nie wiadomo, co człowiek gdzieś właśnie potem powie, czy mogą być potem pretensje. I więc to jest taka delikatna sytuacja i mi większość małżeństw coś mówią po prostu tak.
I wtedy mamy czas się zastanawiać, można wrócić do tej rozmowy, coś się tam dzieje, a no i tak, także i, że nie widzę takiej też konieczności, żeby małżeństwo miało tego samego spowiednika, bo jak mają problemy, to czasami lepiej nie chodzić tam do różnych spowiedników, bo też każdy kapłan coś innego poradzi, prawda, i ma swoje teorie i nawet jakieś, i no, jeden mówi nawet zgodnie z nauką Kościoła, a drugi nie, prawda, to dzisiaj mamy już w ogóle taki coraz większy bałagan, nie wiadomo w ogóle, co się usłyszy, i tylko już, ale wtedy przyjść bardziej nie na spowiedź, tylko razem po prostu porozmawiać i próbować sobie coś tam wyjaśnić. To ja mam takie pytanie do eksperta od tych spraw. Dlaczego Pan Bóg nas tak różnorodnych stworzył w kontekście potrzeb, w kontekście też jakby naszej seksualności? I jak na tej różnorodności budować? Co mam powiedzieć? Jakby tak sobie myślała tylko o sobie, to może bym jakoś wstydziła się zadać to pytanie, ale wiem, że to jest też taki problem, że po iluś latach małżeństwa to wyzwanie ma wiele par, tak? Że jakby kwestia takich potrzeb, szczególnie w takim codziennym umęczeniu, po dzieciach, pracy i tak dalej, powoduje, no, że gdzieś tam, krótko mówiąc, seks schodzi na plan dalszy i kobietom to może jakoś mniej przeszkadza, a mężczyźni za tym tęsknią. I jak na tym budować, żeby nas to nie oddalało od siebie, a gdzieś tam łączyło, tak? Czy może właśnie kluczem jest takie zdefiniowanie sakramentu małżeństwa, jakie wam tu podałem, że właśnie Bóg działa poprzez ciało we więzi, czyli rozwiązanie wszystkich problemów małżeńskich, no i powiedzmy normalnych takich, jakieś głębsze, no to może trzeba może indywidualnie coś z kimś pracować, właśnie przychodzi przez więź i teraz to, co mówiłem, że uczyć rozmawiać i przez ciało, poznanie ciała. I teraz poznanie ciała to jest też poznanie seksualności, właśnie dynamiki rozbudzania, miejsc erogennych, rytmu płodności. Wszystko to jest poznanie ciała, czyli właśnie jakby uczenie się więzi i uczenie się ciała, prawda? Dwa kierunki. I tu na tej drodze po prostu przyjdzie rozwiązanie, które oczywiście nie będzie takie, że róbcie tak i tak ABC i jak spełnicie te poradnikowe reguły, to będzie wszystko dobrze, tylko się po prostu coś zacznie dziać między małżonkami. Czyli te kwestie seksualne, to ja nie rozwiązuję w taki sposób, że ja daję jakąś receptę, bo ja nie wiem, co się w tych ludziach dzieje, nie jestem nawet w stanie poznać, tylko po prostu ja mówię. Wiecie, mówię o ciele, o różnicach mężczyzny, kobiety, o różnicach we współżyciu, jak myśli mężczyzna, jak myśli kobieta, właśnie o tej więzi uwrażliwiam, daję małżonkom pytania do grupy, rozmawiają w sobie, czyli najpierw ja dostarczam jakiejś refleksji, potem oni sobie o tym rozmawiają. I na przykład potem w grupie się okazuje, że połowę małżeństw jest już uzdrowionych przez odkrycie, że te problemy, co my mamy, to mają wszystkie małżeństwa. I to jest po prostu najbardziej uzdrawiające właśnie. To nawet nie to, co ja mówiłem, tylko ja nadałem atmosferę, ja nadałem jakby tematy, rzuciłem w eter. I nam nie wiadomo nawet, gdzie co siądzie, a potem po prostu najbardziej właśnie uzdrawiające jest odkrycie, że wszyscy mamy takie same problemy i dla Pani byłoby też uzdrawiające, Pani zobaczyła, że tu wszystkie małżeństwa mają te same problemy, co Pani. I teraz, i potem się to od razu otwiera języki, uspokaja takie lęki, jest ochota do też rozmawiania ze sobą
I to się po prostu tak powoli dzieje, że to się coś tam sobie małżonkowie powiedzą, coś usłyszą, potem są w stanie zwerbalizować, że właśnie my mamy tak, albo my mamy inaczej, no, ale to też znaczy, że są w stanie sobie o tym powiedzieć między sobą, z innymi małżeństwami, ktoś tam coś ja powiem, potem małżeństwa między sobą coś sobie powiedzą, już się po prostu tworzą kluby, prawda, kobiet, które są oziębłe, potem mężczyzn, którzy mają nadmierne potrzeby seksualne, no, i po prostu się robi raźniej na sercu i potem się coś tam, potem jeszcze między małżonkami jakaś rozmowa, wychodzą jakieś blokady, czy coś wychodzi, co ja nie wiem, wy nie wiecie, prawda, nawet co się między wami dzieje, bo nagle się okazuje, że mąż nigdy nie wiedział o tym, że to tak trzeba, czy że żona tak myśli, żona nigdy nie myślała, że mąż ma takie problemy, że to tak przeżywa, prawda, choćby tą swoją seksualność, no i tak po prostu jakby kropelka po kropelce i coś tam się nagle odsłania, jakieś prawda, no i nagle się ci ludzie gdzieś zmieniają. I to nie wiadomo, co się dzieje, po prostu się zmieniają. To jeszcze modlitwa, mam takie fajne nabożeństwo, które ma super owoce, że sobie para bierze Najświętszy Sakrament z ołtarza, bo po prostu większość przeżywa Eucharystię, no i jak mogą sobie wziąć i pocałować, to nawet nie jest tak intymne jak wzięcie do ust, ale to nie robi wrażenia, to wzięcie do ust komunii, natomiast wzięcie monstrancji i pocałowanie przez szybkę, to jest jakimś takim przeżyciem dla wielu, ale po prostu wszyscy wierzą w Pana Jezusa, więc mają poczucie, że ten Pan Bóg jest blisko i biorą, przytulają do siebie, monstrancje sami się przytulają, monstrancje między siebie i prawda, siebie pocałują, Pana Jezusa, no i nagle widzą, że te dwa sakramenty się z sobą nie biją, no bo tu jest jeden sakrament, to drugi, małżeństwa, prawda? Czyli, że tu jest Jezus i tu Jezus w naszej więzi, w naszym ciele, tu jest ciało Jezusa, tu jest nasze ciało, że to wszystko jest podobne, że tu jest obecność Boga i tu jest obecność. I potem odkładają i mówią, uwierzyłem, że tu może być Pan Jezus w tej naszej relacji. Co prawda myśmy go odłożyli, ale on został w sakramencie małżeństwa. I nawet taki był przykład, mąż przyszedł, taki przyjechał no, dla żony, już nie mieszkali razem pół roku, ale mieli się zejść, ale tak też, to był też trochę przymus, trochę konflikt i się, no i przytulił i mu serce zaczęło bić. I mówi, czuję, jakby magnes mi tutaj po prostu coś to serce wyrywał. I chłop uwierzył, że już nie wiem, czy tak było, czy nie, ale chłop nie był skłonny do jakichś emocji, prawda, histerii, jakichś, tak żeby, więc i on to mówi, że po prostu no, zaczęło mu bić serce i nie wie dlaczego, bo w sumie tam nie podchodził, no to z każą to zrobię dla żony. I po prostu można powiedzieć, że uwierzył Pana Jezusa. I to się po prostu, wiecie, po prostu, czyli coś się dzieje, prawda? Coś się dzieje i potem wystarczy tam te parę dni i nagle to małżeństwo się kocha. Nagle rozumie, nagle miało super seks. Prawda? I to jest tak pewna tajemnica, trzeba coś przejść, gadać, nową relację, dać szansę pogadania, wykochania, prawda, zachęcam, współżyjcie, prawda, kto nie współżyje na rekolekcjach, rekolekcje niezaliczone. I po prostu tam sobie gadam, takie głupoty można powiedzieć, prawda, ale to wszystko tworzy klimat, że po prostu jest ważne to współżycie i to dociera do żony, do męża, prawda, jakoś inaczej i potem się nagle coś dzieje. No kiedyś miałem takie, czasami się dzieją jakieś cuda, bo miałem taką małżeństwo, co już nie współżyło rok czy dwa, ale po prostu też dość tragicznie, z tragicznych przyczyn, bo ona po prostu urodziła martwe dziecko.
jeszcze, znaczy musieli wywołać poród wcześniej, ale tam już nie wiem, w 5. czy 6. miesiącu. I ona stwierdziła, że ona jest grobem. I ten grób już jest, jak to grób, to już koniec współżycia, nie jestem w stanie współżyć, nie warto mnie kochać, nie warto mieć dzieci, bo też będę grobem kolejnym razem. No i to wszystko powodowało zanik współżycia, zblokowała się. No i przyjechali tacy już, można powiedzieć, po 3 latach mniej więcej, już nie pamiętam, ale to był taki mniej więcej okres dość długi już, bez współżycia na rekolekcję. A tytuł rekolekcji wymyślili, żeby seks jest boski. I oni przyjeżdżają, mówią wkurzeni, mówię, pierwsze spotkania, wkurzeni strasznie, mówią, co za tytuł rekolekcji, beznadziejny, prawda, to nie wolno tak mówić, jaki boski, prawda, no i tak po prostu zbuntowani, a tak powoli, tam gdzieś potem w ostatni dzień dopiero, nie wiem, opowiedzieli tym parom w grupie swoją historię i tak, no, i wrócili do domu. I potem mi po tygodniu piszą, ojcze, myśmy tak się buntowali na tą nazwę tych rekolekcji, bo właśnie taka była nasza sytuacja. Ja nawet o tym nie wiedziałem, bo mi nie powiedzieli. No i po prostu ale po prostu tak się złożyło, że jak wróciliśmy, to męża coś tam noga bolała, dostał tydzień zwolnienia. No i po prostu, ale nie bolała tak, żeby nie mógł współżyć. No. I mówi potem, i zaczęliśmy współżyć i przez tydzień żeśmy z łóżka nie wychodzili. No i mówi, odrobiliśmy te 3 lata, prawda, wszystkie zaległości. No i teraz już możemy powiedzieć, że seks jest boski. No, no i to po prostu, wiecie, no coś się podziało. No i to jest ta pewna tajemnica. Trzeba po prostu dać sobie szansę rozmawiać, posłuchać. Tu się posłucha, poczyta, pogada, pomodli. O i potem coś się dzieje. A ja chciałam zapytać, bo ojciec mówi, że w sakramencie małżeństwa Pan Jezus przychodzi w relacji przez ciało, a są takie związki, w których już współżycie nie jest możliwe z przyczyn fizycznych, tak? Jakaś choroba, niepełnosprawność, wypadek. I taki zgrzyt poczułam, bo sobie pomyślałam, to znaczy co, że tam w tamtym małżeństwie to Pan Jezus jakoś mniej przychodzi, ta więź jest jakaś upośledzona? Nie, po prostu no jest już taka, na ile ciało pozwala, czy wiek, czy choroby. I dalej jest ważne, żeby ci małżonkowie się przytulali, by mieli kontakt cielesny, nie przeszli w relację taki kolega, koleżanka, że już rozmawiamy sobie, obiad ci gotuje, ty myjesz, a jakieś wspólne życie bez kontekstu cielesnego. Czyli w małżeństwie ten kontekst jest zawsze ważny i to też trzeba się uczyć i potem pielęgnować właśnie przytulenie, pocałunek, pieszczotę. Nie mogą współżyć, no to niech się tam jakoś wyprzytulają, wypieszczą, żeby się czuli kochani, prawda, jakoś zaspokojeni w tych granicach, które po prostu ich ciało im pozwala. Także staruszkowie też, żeby jak w jednym łóżku spali, czuli tą bliskość ciała, to wszystko jest ważne. Dużo nie potrzebują, ale niech się tam podotykają. Będziemy kończyć chyba, co? Spotkania, komunia, tak? Komunia małżeństw. To ta zainteresowała w miesiącu. Natomiast mam pytanie, czy w tych pytaniach, które są proponowane do rozmów, są pytania, które dotyczą naszej przeszłości, to co wynosimy z domu rodzinnego. Dlaczego o to pytam? Ponieważ ja pracuję w poradni, przygotowuję żony, też pracujemy z małżeństwami w kryzysie, też prowadzimy kursy dla narzeczonych i od wielu lat prowadzimy taki moment o całej przeszłości. Co nie chciałbyś wynieść z domu, co cię wkurzało w mamie, w tacie? I dramatyczne odpowiedzi. Te domy są tak trudne często dla narzeczonych i oni to wnoszą w swoje małżeństwo. I dopiero na takim kursie uświadamiają sobie, jaki to ciężki bagaż muszą nieść. I widzimy, że wiele małżeństw, całe życie,
Czy w czasie takiego dialogu jest, żeby o tym rozmawiać, żeby tematy z... Więc temat, zobaczcie, jest rzeka. No, dialogi są takie, jakie są, no bo tam ktoś przygotowuje i tych tematów jest, można powiedzieć, malutko w stosunku do potrzeb, ale właśnie zobaczcie, to jest to, jak powstaje środowisko małżeństw, które chce z sobą rozmawiać i zaczyna widzieć, ile jest tematów do przegadania, to po prostu właśnie twórzcie takie dialogi, czyli po prostu niech pani już zacznie tworzyć nawet serię dialogów dotyczących przeszłości, domu rodzinnego. No to właśnie róbcie, bo to jest po prostu konieczne. No i za jakiś czas będziemy mieli takie dialogi, takie właśnie czyli małżeństwa same będą nam mówiły, czy pokazywały, jakie tematy trzeba ugryźć, no i damy im szansę przedyskutowania, bo akurat my w komunii jeszcze takiego dialogu nie mamy, ale już jak pani napisze i jeszcze tam prześle, to już będzie. No. Czyli tak to się właśnie, że małżeństwa się mobilizują do pomagania innym małżeństwom czy przyszłym małżeństwom i idą w tym kierunku i dają im szansę rozmowy. Potem ta rozmowa jeszcze może być z kimś i to wszystko wyjdzie i nagle no, oni się sami dowiedzą o sobie w ciągu takiego dialogu więcej niż nie w ciągu pół godziny, można powiedzieć więcej niż przez 3 lata chodzenia ze sobą. No, będziemy kończyli, żeby co? Żeby już nie za długo było. To co, Boże błogosławieństwo na koniec. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.